że to jest ta przestrzeń, którą tutaj ludzie kochają, że mogą się przejść i zobaczyć po prostu Boga w takiej samotności, też Go odczuć i mieć czas na przemyślenia. Wydawało mi się wtedy, że za każdym razem, gdy będę przyjeżdżała na FSM, to że zawsze będzie tylko jakby tylko te radosne chwile, zawsze się będę uśmiechała. Z każdym kolejnym widziałam, że nie zawsze tak jest, że są FSM-y, które są dla mnie cięższe, ale wtedy też więcej jakby doświadczam i przeżywam sama swojej relacji z Panem Bogiem, niekoniecznie z innymi ludźmi. I to mnie właśnie kształtowało z każdego roku. Za każdym razem było inaczej, ale przyjeżdżałam już całkiem inna. Uważam, że temat tożsamości jest niesłychanie ważny w życiu chrześcijanina, w życiu każdego człowieka. Rozumienie tożsamości, ja rozumiem to w ten sposób, że jesteśmy tożsami, czyli tacy sami w każdej sytuacji, a chodzi o to, żeby zajrzeć do głębi swojego serca i znaleźć to nasze prawdziwe ja. Jest to nasze chcenie, są to nasze decyzje. Myślę, że sama wiara to jest nasze chcenie, że miłość to jest... że to jest decyzja, że miłość to decyzja, że wiara to decyzja. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby potrafić to zrobić, zajrzeć do głębi swojego serca, tam, gdzie spotykamy się z Chrystusem.